Okej, dobra, więc cyk i cyk. To jest! Co tu się stało? Stary, nie wiem co mi zrobiłeś, jestem wieloma kurczakami naraz, one się porozmnażały! Tak więc w dzisiejszym odcinku przyszedł czas na to, żeby strolować MWK, ale tym razem w zupełnie inny sposób. Magiczny sposób. Wybuduję wieżę, w której będzie wiedźma, dzięki której odwali ci magiczna sztuczka i więcej wam nic nie powiem. Zobaczymy, czy zorientujecie się, o co może chodzić. Tak więc, jeżeli wy byście chcieli więcej tego typu odcinków, to zostawiajcie łapeczki w górę, a ja biorę się już teraz za budowanie. Najtrudniejsze dla mnie w zasadzie będzie zbudowanie samej wieży, bo nie mam za bardzo na to pomysłu. Będę budował to niedaleko tego SpongeBoba. Zbudujemy coś, nie wiem, na wzór wieży? Chyba tak mogę to nazwać. Nie wiem, czy to będzie wyglądało jak wieża. Tak chyba średniawo. Okej, i to będzie mój wzór. To wygląda trochę jak czaszka, nie? To mogę być zęby, te oczy. Nie buduję tego aż tak. Tego piochu trzeba się pozbyć, bo tutaj będą drzwi. Tutaj będzie magiczne wejście. No zaraz, magiczne. Dawaj to, o. Będzie git. W środku wszystko bym zrobił z tego spaczonego trzonu, żeby tak fajnie wyglądało właśnie na wzór takiej magicznej wieży. Ej, nie wiedziałem, że będę mógł w ten sposób to wykorzystać kiedykolwiek. I muszę wyłączyć autoskok, bo już mnie irytuje. Podskakuje nawet na game modzie. Bez jaj. Chyba tak będzie git. Myślę, że w ten sposób taka wieża może wyglądać. W sensie to i tak nie ma większego znaczenia, jak ta wieża będzie wyglądała, bo tu chodzi o sam troll w sensie, który zadałem w WC zrobić. On też w tym momencie coś dla mnie przygotowuje, a w poprzednim odcinku w ogóle zmienił mnie w kurczaka, co najzabawniejsze. Jeżeli nie oglądaliście odcinka u niego, to możecie sobie wbić, macie link w karcie. Nie wiem, czy to wygląda jak magiczna wieża, tak? Moje umiejętności chyba, jeżeli chodzi o budowanie takich rzeczy, są... Niżej zera. Trochę wygląda jak głowa Teletubbiesa. Nie wiem, dlaczego z tym się kojarzy. Nieważne! W każdym razie teraz tak. Muszę przygotować tutaj miejsce, w którym będzie znajdowała się wiedźma, więc zrobię to chyba tutaj. I jak mógłbym to... Czekajcie, zrobić. Zróbmy tak. Ja tutaj zakryję ją szkłem, żeby ona mimo wszystko w MWK nie rzucała tej rzeczami, bo ona się przyda, ale nie w taki sposób, żeby go tutaj kurczę atakowała. Znaczy, nie chcę za dużo mówić, jaki to jest mój plan. Zaraz mam wszystko. Znaczy, no i tak wam nie powiem co, ale w sensie. Zaraz sami zobaczycie, o co tutaj mi chodzi. Dobra, weźmy wiedźmę i ją wrzućmy tutaj do środka, wiedźma. Okej, sobie tutaj stój, moja droga. Okej, żeby ta wiedźma nam nie znikała, będziemy potrzebowali przede wszystkim kowadło. I będziemy mieli kowadło, to potrzebuje jeszcze znacznik. Grażyna. Będzie git, pato. Dobrze, elegancko, perfekcyjnie nawet powiedział. I teraz tak, jak będzie wyglądała historia, w sensie, że jakoś to wykorzystał przy MWC? Ja mam za bardzo na razie pomysłu. Podejrzewam, że wszystko będę musiał zrobić już na spontanie. Okej, na razie mam coś takiego i wydaje mi się, że na razie więcej wam pokazać nie mogę, bo zdradziłbym, co tutaj będzie się działo. Więc po prostu zrobimy tak, że widzimy się już za moment i albo z MWK-ą, albo jeszcze samemu coś wam tylko. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że wszystko jest już gotowe. Zajęło mi to naprawdę długo. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że wszystko jest już gotowe i możemy przeprowadzić tutaj MWK. Troszkę czasu mi to zajęło, nie mogę wam niestety zbyt dużo z tego pokazać, ale potem wam wyjaśnię mniej więcej, jak to działa i jak to zostało zrobione, więc chyba nie zostało mi nic innego, jak tylko pójść po MWK i udawać, że zostałem oświecony przez tą oto wiedźmę. Ale ty piękny jesteś, ale ty jesteś piękny, koniku, o, mój Halo? Konik, dobry koń. Cześć MWK. Czemu mi nie odbudowałeś jeszcze domu? Wiesz co, na razie skupiłem się bardzo na mojej drodze wewnętrznej i duchowej i troszkę zmian zaszło w moim życiu. To jest z tobą, ej, jakiś dziwny jesteś. Nie jestem dziwny, po prostu jestem lepszym człowiekiem w tym momencie. Odmieniłeś się? Tak. Mogę też się odmienić? Pomożesz? Ja jakby chciałbym spróbować. Jak najbardziej. Tylko musisz pójść ze mną i poznać pewną osobę. Osobę? Tak, to ona pomogła mi się zmienić i stać się dużo lepszym człowiekiem. Dobra. Czy ta osoba jest w tym wielkim czymś? Tam? To, moi drogi, jest wieża. Wieża Grażyny.
Wieża Grażyny. Tak. Okej, okay, dobra. A kto to Grażyna? Zaraz ją poznasz osobiście. Zaraz ją poznam osobiście. Okej, okay. A czy ja mam się bać? Nie, to wygląda niczego. Trochę ale dziwnie. Czego mógłbyś się bać? Nie wiem, czemu tu są zielone drzwi? Bo delikatnie wodą oblazły. Aha, okej. Okay. Czy, ale to... Zapraszam. Aha, mam wejść. Wchodzisz jak do siebie, tu jest wiedźma. Że tutaj będziesz. To nie jest wiedźma. Zobacz, jak nie? Mój drogi. Grażyna. Aha, to jest Grażyna. No, ała! Ej, Grażyna chyba mnie już nie polubiła na początku, wiesz? Bo jeszcze nie przeszedłeś drogi. Aha, jakiej nie drogi? Nie odmieniłeś się. Zaraz wszystko ci wytłumaczę. No, okej, okay, no. Pierwsze, co musisz zrobić, skupić się na swojej intencji i spojrzeć Grażynie głęboko w oczy. W momencie, kiedy się do ciebie odwróci. O, aha, ale ona chyba nie chce na mnie patrzeć, bo się odwróciła tak, że właśnie... O, dobra, o, patrzę jej w... To jest bardzo istotne i w momencie, gdy spojrzałeś w jej oczy... Hala. Właśnie, tam jest centrum. Musisz spojrzeć na diodę. Ja popatrzyłem na jej wielkiego pryszcza na nosie. Patrz na diodę! A, no patrzę. Dobrze. W tym momencie... No? Możemy wykorzystać pierwsze elementy, które dostałem od Grażyny. Okej. Okay. Znajdują się one w skrzynce. Jest tutaj guzik z czoła oraz dźwignia Barabasza. Okej. Okay. Wziąłem obie rzeczy i co teraz? Czujesz, jak ładują ci energię? Nie. Na razie nic nie czuję. Czuję, że jestem głodny. O. O, to zaskakujące. Nie powinno tak być. Dobrze, w każdym razie. No? Te rzeczy umożliwią ci przejście na drugą stronę świata poprzez magiczny portal, którego nigdy wcześniej to nie jest. Widziałeś. Okej, okay, dobra. Dźwignia, którą musisz położyć, ale jeszcze nie wciskać, powinna znajdować się w tym miejscu. Dobra. Widzisz, jak przepływa tutaj płyn? Widzę, że cały czas coś spada. Dziwne, fioletowe... Grażyna bliżej mi tego nigdy nie wytłumaczyła. Okej, okay, ale to na pewno jest coś dobrego. Tutaj ma być guzik. W tym miejscu musi być guzik. I okay. Pierwsze, co musisz zrobić, no, to stanąć tutaj przed drzwiami, okay, patrzeć na piasek. A to nie są drzwi. Ale zaraz będą drzwi do innego, lepszego świata. To jest, dobra, okej, okay. Co mam tak zrobić? Stań tutaj, powiedzmy, tak żebyś widział piasek i trochę tej ściany. Okay, teraz musisz no wcisnąć dźwignię i jednocześnie wcisnąć guzik. Okej, okay, dobra, więc cyk i cyk. To jest! Co tu się stało? Ujo! Co jest? O nie! Co to było? To nie był żaden portal! Ej, to nie był żaden portal! Nie, to nie był portal, to był troll! Ale śmiesznie! Co jest? To nie wiem, dlaczego jak przeżyłeś. No ledwo przeżyłem, stary, ledwo, bardzo ledwo. Ale jak ten piasek zniknął w ogóle? Co tu się wydarzyło? Tak, to było magiczne przejście przez piach. To creeper po prostu był trochę spowolniony, miał wyjść stamtąd. To ale nieistotne. To było naprawdę dziwne, Enzi. W sensie nie spodziewałem się tego. Ze skaczącego piasku? Wiedziałem, że nie istnieje coś takiego jak tajemnicze moce Grażyny. Na pewno, nie? Na pewno. Spójrz jej oczy. Nie, bo ona mnie... A, nie, ona, faktycznie, dobra, idziemy z tym. Ona jest zła, ona jest... Weź nie umarł przypadkiem. Ała. Dobra, także to był taki śmieszny troll. Mam nadzieję, że wam się spodobało i MWC też się troll. Spodobał się troll? Znaczy, no trochę bolało. Ale, znaczy, no... Nie wiem, czemu zbudowałeś taką kupę z obsydianu, ale no... Tak jakoś dobra wyszło. Także fajnie, mam nadzieję, fajnie, że wam się spodobało. Zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie do MWK, bo tam też pewnie będzie jakiś odcinek. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Hej! Ezi, co jest? Stary, nie wiem, co mi zrobiłeś. Jestem wieloma kurczakami naraz. One się porozmnażały. Stary, ej, tutaj prosiłbym... coś... Prosiłbym cię o naprawienie tego. A bo ty nie masz rąk, nie możesz kliknąć dźwigni, nie? Nic nie mam, właśnie w tym problem! Dobra. O! O! Cześć, Jezus, Enzi. W końcu! Stary, wiesz, jak ciężko jest być kurczakiem. Wróciłeś do normalnego ty. Ej, bo ty to dosyć długo byłeś w tym laboratorium, a ja przygotowałem coś dla ciebie specjalnego. Tak? Chcesz zobaczyć co? No, o, przygotowałem dla ciebie zoo. Zbudowałem zoo? Zoo koło domu. O nie. No.